Ewangelia Łukasza w 23 rozdziale, 42 do 43 wersetu podaje zapis takiej wypowiedzi. Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I wtedy Pan Jezus na to odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Złoczyńca, który był ukrzyżowany razem z Panem Jezusem Chrystusem, stał na progu wieczności. Naraz stało się dla niego jasne, że z rąk ludzkich i wyroku, jaki go spotkał, wpadnie zaraz wprost przed sąd Boży. Czy zrozumiał, że cierpienia po śmierci będą straszniejsze niż te, które znosi na krzyżu, które znosił na krzyżu? Skazaniec zaczął zastanawiać się nad swoim życiem i losem, jaki go spotka. Najwięcej do myślenia dawał mu mężczyzna będący pośrodku, tak jak on ukrzyżowany, który jednak się nie sprzeciwstawiał nałożonej na niego karze, ale z miłością odnosił się do swojej matki, a za swoich okrutnych prześladowców potrafił się modlić do Boga o odpuszczenie ich grzechu. Ten człowiek na krzyżu, wiszący po środku, pociągał go. Nagle stało się jasne. On musi być tym obiecanym Chrystusem, Mesjaszem w Izraelu, którego królestwo dopiero się rozpocznie. Czyli niewinność i miłość Pana Jezusa Chrystusa przekonała złoczyńcę o grzechach złoczyńcy i o zgubieniu złoczyńcy. Dlatego złoczyńca prosił Pana Jezusa Chrystusa, aby go wspomniał, gdy wejdzie do królestwa swego. Odpowiedź Pana Jezusa przerosła wszelkie oczekiwania tego złoczyńcy. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Ta obietnica uwolniła skazańca od strachu przed śmiercią, a jaką radością było to dla Pana Jezusa Chrystusa, tego złoczyńcę, którego ludzkie społeczeństwo słusznie odrzuciło, Pan Jezus Chrystus, On, niesłusznie oskarżony i cierpiący Syn Boży, zabrał ze sobą do wieczności. Złoczyńca, który w wierze uchwycił się Zbawiciela, krótko po nim wstąpił do raju. W ten sposób człowiek ten jest pierwszym dowodem na moc i wieczną ważność ofiary pojednawczej Pana Jezusa. Krew Pana Jezusa, krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od każdego grzechu. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, werset 7.